drzewko przysiadło. Wygląda trochę jak pośladki, tak jakby usiadły. Nie wiem, czy też to widzicie. No i jesteśmy na samiutkim szczycie, najwyższego szczytu Bieszczad. Za 3 minuty wybije godzina 8, a to najwyższy czas, żeby powiedzieć Wam dzień dobry kolejnego dnia, gdzie chyba najtrudniejsza wyprawa nas czeka, tak przynajmniej myślimy. A zobaczymy, jak będzie w praktyce. Ale zanim wyruszymy w góry, zanim zaparkujemy nasze złotko, bo platynka już została za nami na parkingu, to zrobimy potrzebny serwis, bo na powrocie na pewno nie będzie chciało nam się już tego robić. Więc zapraszamy Was na znaną już stację benzynową, a później zapraszam na wycieczkę w góry. Usiądźcie wygodnie i oglądajcie. Za 5:09 jesteśmy na wyznaczonym przez nas szlaku. 20 km łącznie ma zająć nasza pętla. Najpierw takim chyba docelowym miejscem będzie Halicz, a potem już będziemy zmierzać na Tarnicę, przechodząc oczywiście przez wszystkie pozostałe szczyty. No i na końcu wrócimy do Wołosate. Tak to wygląda, jeśli chodzi o nasz plan, a zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, ile zajmie nam to wszystko czasu, no i jaka okaże się ta trasa. Pogoda przepiękna, gdzieś tam malutkie chmureczki, ale dzisiaj ma być nawet 27 stopni. Wody mamy zapas, jest też jedzenie, dobry humor i nastawienie, a to już połowa sukcesu. Drużyna, jak widzicie, przede mną żwawo maszeruje, więc pozdrawiamy ze szlaku i do zobaczenia. Jakieś 2,5 do 3 km już za nami. Bardzo delikatne podejście i bardzo malownicza trasa. Tutaj zobaczcie, płynie sobie jakiś fajny strumyczek. Daje taki przyjemny chłód i to naprawdę robi robotę. A przede wszystkim też takie miłe dźwięki dla ucha. Jeśli będziecie w Bieszczadach, to rozważcie, czy nie lepiej właśnie tak jak my iść sobie dookoła na Tarnicę, czyli przez Halicz, bo tutaj jest naprawdę przyjemnie, a wiadomo, że te krótkie trasy, tak jak widzieliście w poprzednim odcinku, wiążą się z tym, że jest ostro do góry, no ale później widoki przepiękne. Został nam jeszcze kilometr do Połaniny Bukowskiej, ale pokażę Wam, jak natura poradziła sobie tutaj z osłoną, ochroną tutaj przy drodze, bo kiedyś taka tutaj była, a teraz sobie po prostu drzewko przysiadło. Wygląda trochę jak pośladki, tak jakby usiadły. Nie wiem, czy też to widzicie. Na razie naprawdę bardzo przyjemna trasa, dużo zacienionych miejsc, więc można spokojnie sobie spacerować. Jeszcze ta poranna rosa, która tutaj była, i ten poranny chłód trzyma w tym lesie i naprawdę miło się spaceruje. Po Połaninie Bukowskiej mamy Halicz, no i później już będziemy zmierzać do Tarnicy. Wszystko oczywiście zobaczycie. A jeśli macie jakieś do nas pytania, gdzie warto zatrzymać się w Bieszczadach, albo gdzie tankować wodę, zlewać szarą, to oczywiście dawajcie znać w komentarzach. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Za wszystkie dziękuję. A dla tych, co komentują i subskrybują, mamy, przypominam, darmowe pocztówki. Więc jeśli chcecie, wszystkie szczegóły w opisie pod filmem. A teraz widzę, że chyba ratownicy górscy jadą tutaj do góry, to nagrajmy ich, a wy popatrzcie.
Przełęcz Bukowska już za nami. Jak mogliście przed chwileczką zobaczyć, jest taras widokowy zaraz przy niej i bardzo ładnie można zobaczyć wielkie połacia terenu, gór, lasów i czego tylko sobie można powiedzieć zażyczycie. Jest też tam od razu granica polsko-ukraińska, a my już teraz zmierzamy na Połaninę Bukowską. Ścieżka równie klimatyczna, wąziutko, zielono, trochę krzaczków, trochę drzew i dużo kwiatków. Naprawdę przyjemnie się idzie. Warto, jeszcze raz podkreślam, że warto. Obecnie pozdrawiamy Was z Rozsypańca. Tak nazywa się szczyt, który ma 1280 metrów nad poziomem morza. Tam przed Wami i przed nami Halicz, dokładnie tutaj, to 1335, jeśli się nie mylę. No a Tarnica jest tutaj. O, tu. Tu musimy dojść, a potem zejść w dół. Tutaj mega przyjemnie wieje, więc robimy sobie krótką przerwę, żeby nas troszeczkę przewiało i schłodziło te rozgrzane ciała, ale jak na razie naprawdę, po raz kolejny zresztą, okazuje się, że w Bieszczadach są naprawdę bardzo fajne szlaki, które nie są jakoś tak bardzo mocno wymagające. Chwilę pod górkę, ale potem właśnie można wziąć głęboki oddech, kiedy ten wiatr z południa wieje tutaj na tych całych połaninach i ten bieszczadzki klimat naprawdę jest godny polecenia. No to moi drodzy, udało się. 1333 metry nad poziomem morza. Tak wygląda okolica ze szczytu Halicz. Jeszcze się powspinamy. A już teraz zmierzamy bezpośrednio do Tarnicy albo na Tarnicę, bo zostanę tu pewnie poprawiony przez znawców języka. I powtórzę to jeszcze raz. Będę się pewnie powtarzał. Zapraszamy w Bieszczady. No co by nie powiedzieć, to na tym szlaku na pewno zdecydowanie więcej ludzi niż na pozostałych, na których byliśmy. A dzisiaj mamy poniedziałek. No już teraz godzina 12:40, więc można powiedzieć, że czas jest bardzo dobry, ale trasa wąska, więc co chwilę trzeba się mijać. Tak to się w tej chwili prezentuje. Przepatrzeć pod nogi, żeby się nie wywalić. A tak prezentuje się w tej chwili ta ścieżka, która już bezpośrednio praktycznie doprowadzi nas do Tarnicy. Tam trzeba będzie skręcić jeszcze na żółty szlak, ale teraz mocno pikujemy w dół, żeby później wejść tam na sam szczyt. No, trzeba powiedzieć, że od strony Krzemienia, czyli od Halicza, w zależności gdzie idziecie i tu atakuje się szczyt Tarnicy, bo to ostatnie podejście no jest takie bardzo wymagające. Są schody, niektórzy je lubią, niektórzy nie. Ja jestem z tych, co wolą schody, bo wtedy można sobie po prostu po nich poskakać. Na pewno łatwiej jest skakać, gdy się nie mówi do kamery, tylko skupia na oddechu. Więc pozwolicie, że będę się wspinał do góry i pokażę Wam już sam szczyt, bo tak będzie najprościej. Wiecie, co jeszcze jest najgorsze tutaj, w tej chwili? Jak chodziliśmy na Halicz, to wiało. Tak przyjemnie wiało. I człowiek miał tą wentylację,
Teraz 27 stopni w cieniu. Tutaj nie ma cienia. Więc jest powyżej 30. Nawet grubo. Takie nie ma wiatru. I takie bucha ciepło. Ale takie naprawdę czujecie, jak od ziemi idzie taki gorąc. To tylko potęguje zmęczenie. No i odcina paliwo. Ale miejmy nadzieję, że starczy go, żeby po prostu wejść na ten najwyższy szczyt Bieszczad. Oglądajcie dalej i zobaczcie, czy się udało. No i jesteśmy na samiutkim szczycie najwyższego szczytu Bieszczad, czyli Tarnicy. Sporo ludzi, jeśli chodzi o liczbę turystów. No ale można by się było tego spodziewać, w końcu każdy chce wejść na najwyższy szczyt. A tu z Wołosate można zrobić to dziś chyba w godzinę 15, godzinę 30, tak mniej więcej z tego co wcześniej patrzyłem. My teraz właśnie tą krótką trasą będziemy już schodzić. No i zapraszamy Was razem z nami na tą najprzyjemniejszą chyba część dzisiejszej wyprawy, a tak naprawdę cała była bardzo ciekawa, a przede wszystkim widoki obłędne, dlatego możemy ją polecić. Przed chwileczką widzieliście jeszcze ujęcia z Tarniczki. Tak nazywa się wzgórze tuż obok głównej Tarnicy. Mniej ludzi, ale piękne widoki i możliwość zrobienia naprawdę bardzo ładnego zdjęcia. Ale uważajcie, bo jest stromo, żeby nikt nie spadł. Zdjęcia są oczywiście ważne, ale życie nasze i zdrowie najważniejsze. 5 km. Prawie cały czas w dół. Tyle zostało nam, żeby wrócić do Wołosate, no i jeszcze kawałek, żeby dojść do samochodu. My parking mamy u Jośki, tam to kosztuje 20 zł, jest troszeczkę bliżej do szlaku, bo gdybyście stanęli na parkingu Parku Narodowego, no to jak już wiecie, osobówka 25. To taka nasza podpowiedź. Na mapie wrzucimy Wam ten parking z adnotacją oczywiście, że 20 zł trzeba tam za dobę zapłacić. To już nie zagadując, teraz tylko zostaną przed Wami piękne widoki, a my pewnie usłyszymy się przy samochodzie. Mam nadzieję, że widzicie, od teraz chyba będziecie widzieć, 31 tysięcy kroków. Tak wyglądają statystyki, ale też patrzymy na drugim zegarku, 21,5 km. Tyle wyszła nam ta trasa tutaj dookoła. Łącznie wyruszyliśmy przed 9, a jest 15:30. Tak to wygląda czasowo, z takim troszeczkę dłuższym odpoczynkiem na Tarnicy. Poza tym takie drobne, dosłownie chwilowe przystanki, żeby zrobić parę fotek, nagrać dla Was materiał i ruszać dalej. Ale
Podsumowując, jeśli będziecie wchodzić na Tarnicę, to polecamy naprawdę tą naszą trasę, bo tutaj ten atak szczytowy na Tarnicę jest bardzo, bardzo mocny. No i może się okazać po prostu zbyt męczący. Z drugiej strony zdecydowanie na Halicz łatwiej się podchodzi. No potem znowu faktycznie schodzi się w dół i trzeba zaatakować, ale już nie tak długo i nie aż tyle, bo tutaj jest 2:10 mniej więcej ataku, czyli przez 2 godziny 10 minut musicie wchodzić do góry. Zmęczeni, ale szczęśliwi, malownicze krajobrazy, piękny klimat, górski, Bieszczady, nic więcej dodać, nic więcej ująć. Tutaj właśnie znajdziecie parking Jośka, macie też telefon, zbliżę się, są jakieś noclegi, ale tutaj pamiętajcie, 5 zł taniej niż na parkingu Parku Bieszczadzkiego. Wróciliśmy już do naszej platynki. Co najważniejsze, udało się praktycznie od razu dostać miejsce koło niej, więc już teraz bez zmartwień możemy odpoczywać już oczekując kolejnego dnia, bo w kolejnym dniu kolejne przygody. Ale jakie? Dowiecie się już w następnym odcinku, ale teraz jeszcze nie uciekajcie, bo pokażę Wam, jak będzie mijało nam popołudnie i wieczór. No to moi drodzy, zobaczcie, lokalne fuczki, czyli takie jakby placki ziemniaczane, ale z kapusty kiszonej albo gotowanej. Różnie podawano tego surweczki, a tutaj mamy pierś z kurczaka z łoscypkiem, do tego żurawinka i ziemniaczki. No to smacznego. No moi drodzy, życie vlogera nie jest tylko takie, że robimy piękne zdjęcia i ładne ujęcia, potem trzeba Wam to jeszcze wszystko pokazać, a jeszcze przed tym trzeba pozałatwiać wszystkie sprawy związane z firmą, wiecie, dokumenty, faktury, paragony i tego typu sprawy, żeby wszystko w firmie się zgadzało i żeby głowa i duch był spokojny. I teraz, jak widzicie na Instagramie, którym zajmuje się Iza, tutaj kolejne zdjęcia już wędrują, a ja tutaj zajmuję się montażem filmu dla Was. No i tak pewnie zleci nam jeszcze kilka godzin, a w tej chwili mamy za 15:07. Pewnie dziś tam koło 9, w pół do 10 będzie chwila dla nas, więc biorę się do pracy, a Wam życzę wszystkiego dobrego. Prawie 23:00, więc to czas najwyższy, żeby się z Wami pożegnać. Byłem właśnie zobaczyć tutaj w koło przyczepy i przy okazji wyrzucić śmieci, bo jest tu też niedaleko taki dosyć spory kosz, gdzie można je wyrzucać. Nie ma koło nas nikogo, no ale w końcu jest już środek tygodnia, chociaż są wakacje. No ale jak to mówią, rzucić wszystko i uciec w Bieszczady. My jeszcze z nich nie uciekamy, więc bądźcie razem z nami w kolejnych odcinkach. Pa, pa!